Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowego vloga. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Zawsze jak jest piątek, to myślę o tym, że i tak wszyscy myślą, że dla mnie weekend jest cały tydzień. Malutka dzisiaj od rana pospała 15 minut, a teraz chciałam sobie właśnie nagrać Q&A, które widzieliście wczoraj. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam Was na wczorajszego vloga, a więc Laura próbuje ją tam na dole ogarnąć, okiełznać, powiedziała, bo już słyszę, że troszkę marudzi. Jeśli chodzi o dzisiejsze plany, to już zrobiłam drive'a, a więc na 14.30 pojedziemy odebrać drive'a. Również chciałam jechać do jednego sklepu, aby kupić Aleksowi takie książki troszkę do czytania, dlatego że dzisiaj po południu oficjalnie zaczynamy dwutygodniowe wakacje, a więc nie chciałabym, aby te wakacje były spędzone ani przy tablecie, ani przy telewizorze, nie dajmy się zwariować. Jasne, że trochę tak, każdy czasami lubi coś obejrzeć, ale chciałabym, abyśmy spędzili je tak troszkę bardziej aktywnie, kreatywnie, zwłaszcza, że Laurent już od poniedziałku normalnie odbiera swoje normalne godziny, o 12.30 będzie w domku i będziemy mogli troszkę razem porobić właśnie różne aktivity, a więc myślę, żeby właśnie kupić takie fajne książeczki, które już uczą dzieci troszkę czytać, wtedy moglibyśmy sobie przerabiać, wiecie, jedną książkę w jeden tydzień, a drugą książkę w drugi tydzień, dlatego że Aleksio z czytaniem, no nie bardzo, on matematykę jak najbardziej uwielbia i matematykę robi cały czas, a do czytania go nie ciągnie, więc pomyślałam, że jak kupię takie bardzo fajne, kreatywne książeczki, to może będzie chciał po prostu czytać. A więc ja też się idę ogarnąć. Dzisiaj czuję się troszkę lepiej niż wczoraj, jak można zauważyć. A włosy tak sobie zostawię, bo wczoraj prostowałam, ale zrobię sobie taki leciutki make-up, żeby tylko ją tak troszkę się ożywić. Hejo, witamy się z mami po drugiej 10-minutowej drzemce. No może ta poranna była 15-minutowa. A ta teraz myślę, że nie była dłuższa niż 10-minutowa drzemka, a więc coś ciężki dzień nam się zapowiada, a za to noc to była najpiękniejsza noc, no chyba najlepiej mała spała od kiedy się urodziła, dlatego że jadła o 22, następnie o 1 się przebudziła, ale nie na jedzenie, po prostu smoczek jej wypadł, a więc wetknęłam jej smoczek i poszła z powrotem spać i wstała o 6 rano, więc tak naprawdę ja nie liczę tej szybkiej pobudki o 1 nad ranem, ona spała od 22 do 6 nad ranem, a więc słuchajcie, aż wam powiem, że nieprzyzwyczajona jestem. Mamy już godzinę 12, a ja cały czas nieogarnięta, ale to dlatego, że siedziałam i pracowałam przy komputerze. Laurent wyszedł dzisiaj godzinkę wcześniej do pracy, godzinkę wcześniej wraca, więc o 18 będzie w domku. My na 14.30 mamy zakupy z drive'a do odebrania. Tak jak wam mówiłam, chcę jeszcze wcześniej podjechać do jednego sklepu, aby kupić... Co kupić? Co mama chciała kupić? Aleksowi te książeczki? O właśnie! Kto to na mnie wchodzi? Kto to na mnie wchodzi? Kto to jest? Dzień dobry! O! Zobacz, kto tam jest? Ale ty jesteś siłaczka. O Boże, co ty chciałaś? Moje włosy, znowu moje biedne włosy. Zostaw te moje włosy w spokoju. Co takie śmieszne? Nie ma. Głodna jesteś? Zjemy sobie? Okej. Okay. Przyszliśmy sobie na chwilkę do akcji. Mamy jeszcze czas, żeby odebrać zakupy z drive'a, a więc poszlajamy się trochę. Czy mylą no, oui, oui, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ah oui, il est sucré. Moja córa zostawała w samochodzie, a więc słuchajcie, pojechałam i kupiłam sobie kawkę na wynos. Mam tutaj też szamałko. McDonald's niestety to jest jedyne miejsce, gdzie można kupić cokolwiek tak na wynos bez wysiadania z samochodu, a więc niestety nie miałam wyjścia, bo malutka zasnęła, miałam wejść właśnie jeszcze do jednego sklepu, ale już jej nie ruszam, dlatego że za mną jest drive, a później odbierzemy sobie zakupy i pojedziemy z tymi zakupami do domku, ale zanim dojedziemy do domu, to jest przynajmniej jeszcze 45 minut mamy, a więc jakby ona ten cały czas spała, byłoby naprawdę super, bo jak wam mówiłam, od rana nie bardzo się wyspała, więc mi tam nawet pasi, jak się mogę wychillować w samochodzie. Pff, słuchajcie, nie ma problemu. Najgorsze jest to tylko, że jest ciepło, więc pootwieram okna, bo
miało nie być tak ciepło, w ogóle ja nie sądziłam, bo jak patrzy się na pogodę, to pokazują, że wiecie, będzie 14 stopni, a potem wychodzi się z domu, ubiera się jak na 14 stopni i tak grzeje słońce, że ja czuję, jakby było tutaj 25, a w samochodzie to jeszcze więcej. Więc otwieram okna, mam nadzieję, że nie będą trąbić i mi nie obudzą dzieciaka. Następnie słuchajcie, jak tylko wrócimy do domu i rozpakuję zakupy, to pokażę wam, jakie fajne rzeczy kupiłam. Książeczki dla Alexa, jedną książeczkę dla Melisy i takie różne rzeczy, żebyśmy mogli robić activity, takie po prostu manualne, ręczne prace, no bo 2 tygodnie ferii trzeba jakoś dzieciaki, przede wszystkim Alexa, zająć. Dobra, słuchajcie, mamy drive'a, malutka cały czas śpi. Jadę do domu. Odebrałam zakupy z drive i stwierdziłam, że pokażę wam, co tutaj mam. Za każdym razem, jak mówię, że odebrałam zakupy albo byłam na zakupach, to dostaję bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo prośb, abym zrobiła wam food haul, a więc to też zrobimy. Taki food haul z siaty. I fajna ciekawostka jest taka, że te torebki oni odbierają, czyli jeśli nie są zniszczone, jeśli nie są brudne, mokre i tak dalej, to po prostu po rozpakowaniu naszych zakupów składamy i odnosimy im te papierowe torby i oni będą je z powrotem użytkować. No. Zaczynamy od tej pierwszej torby. Tutaj mam popcorn słodki, idą wakacje, a więc z Aleksem pewnie będziemy oglądać trochę filmów wieczorami, popołudniami, a więc uwielbiamy słodki popcorn, dajcie mi koniecznie znać, czy wy jesteście team słodki, czy team solony. Ja kiedyś byłam tylko solony, a teraz słodki. Następnie mam ryż. Później wzięłam jedną paczkę takich ciasteczek. Ja je bardzo lubię. Następnie są płatki. I płatków wzięłam 3 różne paczki, żeby już mieć na zapas. Następnie taki bulion. Tak, bulion. Czasami lubię to dodać, słuchajcie, do jakiegoś sosu, czy jak robię jakieś mięsko, to po prostu jeszcze dodać coś takiego. W kolejnej torbie mam podpaski. Następnie tutaj mam ravioli, jedną paczkę szynki i tagliatelli. Ja bardzo również takie świeże tagliatelli lubię. I masło. Lecimy dalej. To są takie gofry. Może to nie jest najlepsza rzecz na świecie, ale słuchajcie, Alex naprawdę bardzo lubi to jeść na podwieczorek, jest to coś łatwego i każdy gofry jest w innym opakowaniu, a słuchajcie, i takie cały czas kupuję. I powiem wam, że sama też czasami lubię taki zjeść. Następnie mam cukier i słuchajcie, ja już nie pamiętam, kiedy kupiłam biały cukier. Od jakiegoś roku, albo nawet ponad roku, kupuję tylko i wyłącznie taki. Następnie mam zwykłe maślane ciasteczka, również na podwieczorek. Chocapiki. I cornflakesy. Ja cornflakesy bardzo lubię. Nawet bardziej niż jakieś takie słodkie płatki, bo niektóre płatki to już są takie słodkie, że ich się nic zjeść nie da. A cornflakesy są bardzo dobre. I już wam kiedyś mówiłam chyba, że problemowe jest na drive zamawianie owoców i warzyw i tak dalej, bo zobaczcie, niby fajnie, zamówiłam gruszki, no ale po co to całe opakowanie tych gruszek, to ja nie wiem. Ale dobra, nieważne już. Następnie mam zwykłą cebulę i cebulę czerwoną, francuskie. Gruszki też francuskie. Następnie mam 2 pain au chocolat. Zamówiłam, bo właśnie nie byłam pewna, czy będę miała czas, żeby podjechać do piekarni. A Alex, jak odbieram go ze szkoły, to zawsze jest mega, mega głodny i coś muszę dla niego mieć. Następnie co tutaj mamy? Mam danonki. Co to za danonki? Jakieś danonki... La Reine des Neiges? O, słuchaj, będzie La Reine des Neiges 2? A ja właśnie odkryłam, o Boże, ale jestem do tyłu. Wyszło to już czy nie wyszło? Muszę sprawdzić. Boże drogi, to był hit ten film i 2 będzie, a więc jeśli jestem ostatnią osobą na całym świecie, która o tym nie wiedziała, to trudno. Mam również śmietanę. Myślałam, że jest mała, ale wychodzi, że jest duża. Niestety to są te problemy na drive, że jak się nie patrzy dobrze na rozmiar, to czasami można zamówić coś bardzo małego albo bardzo dużego, no bo przedmiotu nie widzimy przed sobą. Następnie mam jeszcze jedno opakowanie szynki. Jest również ser mozzarella i to wam chciałam polecić. To są po prostu moje ulubione produkty z Herta. Mamy tutaj parówki wegetariańskie, ja już wam je polecam, ale one są naprawdę dobre. To nic nie ma wspólnego z zwykłą parówką, w której nic nie ma prawie. To jest pszenica, jajko i groszek chyba.
Ostatnio ktoś mi już pisał, co to jest, a więc chyba groszek. I naprawdę te parówki są dobre. Alex je również lubi, a więc jeśli macie, to koniecznie spróbujcie. Naprawdę świetna alternatywa na te zwykłe, że parówkach nie ma nic dobrego. A te są naprawdę smaczne. No i to jest również mój świetny zamiennik mięsa. Ja tu uwielbiam. Najczęściej jak robię, to sama zjem takie dwa. Dlatego, że niestety jeszcze Lorom nie udało mi się namówić do jedzenia takich rzeczy. Ale mam nadzieję, że z czasem również zmieni zdanie i w końcu nam się uda takie rzeczy jeść. Przynajmniej razem. Ja absolutnie nie uważam, że my jesteśmy dużymi konsumatorami mięsa. Tego mięsa jemy naprawdę mało. Tak dwa razy w tygodniu to jest maks. Raz w tygodniu jemy rybę, ale na pewno nie jest to codziennie. Znam takich ludzi, którzy, wiecie, jedzą kanapki z szynką na śniadanie, jedzą mięso na obiad, jedzą mięso na kolację. U nas nie. Może nie jest jakoś specjalnie wegańsko, dlatego że są sery, serki i tak dalej, ale staramy się przede wszystkim to mięso jako mięso, jeść tego mniej. Pierwsze, nie jest to dla nas zdrowe. Oczywiście nie będę tutaj zaraz jakąś fanko psycho weganką, bo nienawidzę, o Boże, tak to powiedziałam, ale nienawidzę, jak się do tych weganów tak nazywa. Często mnie się pytacie, co ja sądzę o weganach, o wegetarianach i słuchajcie, ja do tych ludzi mam bardzo, bardzo dużo szacunku. Naprawdę, dla mnie oni mają jaja, a my cała reszta ludzi, którzy je nie są w stanie przestać jeść mięsa i przestać, jak to się mówi, okradać zwierzęta z tego, co mają i jeszcze produkować je po to, żeby je potem zabijać. W ogóle jak to brzmi? O! Więc ja do tych ludzi mam bardzo, bardzo dużo szacunku. Dla mnie oni są takimi trochę wzorami do naśladowania i aż mnie po prostu telepie, jak czasami widzę, jak ludzie żartują sobie z wagonia i przede wszystkim jak uważają, że weganie to jest coś złego. Że to jest pierwsza jakaś moda, a druga, że to jest coś złego, tak? Że to są takie ekopsychofoby i tak dalej. Bo nie, to są po prostu ludzie, którzy coś zrozumieli. I ja mam nadzieję, że któregoś dnia obudzę się i będę na tyle silna, żeby sobie powiedzieć, ty też to zrozumiałaś, ty też właśnie zmieniasz swoje życie, życie swoich dzieci przede wszystkim. Jak na razie najważniejsze jest dla mnie to, abyśmy jedli bardzo dużo różnych rzeczy. U nas jest dużo owoców, jest dużo warzyw, ale jak nie zje raz dziennie banana na przykład, to po prostu jest płacz wręcz. Bardzo Alex lubi owoce, Lauren też, a więc to jest najważniejsze dla mnie, aby właśnie tych owoców i warzyw było bardzo dużo. No, że niestety jak na razie jeszcze inne tam niekoniecznie najlepsze rzeczy idą z tym w grze, no to patrząc na to, jak wyglądały moje zakupy i ktoś, kto jest ze mną tutaj dłużej, jak wyglądały nasze zakupy 3 lata temu, czy 4 lata temu, jak mieszkałam sama z Aleksem i mój syn jadł parówki na śniadanie, obiad i kolację tylko dlatego, że miał taką ochotę i ja, wiecie co, żeby go zadowolić, dawałam mu jeść to, co on chciał, a tak naprawdę nie wiedziałam, jaką krzywdę mogę swojemu dziecku zrobić i wtedy się strasznie na to denerwowałam, a teraz dopiero z czasem zdaję sobie sprawę, jak głupia byłam, ale no niestety robiłam to, co mogłam, pracowałam jak mogłam, kupowałam takie produkty jak mogłam, dlatego, że nie przelewało mi się absolutnie, nawet było bardzo ciężko, żeby związać koniec z końcem wtedy, żeby zapłacić za czynsz i wody i prąd, to była już wow, a więc kupowałam to, co mogłam tak naprawdę i teraz jest niesamowite, że mogę sobie pozwolić, aby kupić moim dzieciom produkty bio, aby kupić im to, co jest dobre, aby kupić to, czego potrzebują, no ale to wszystko tak było po prostu, żeby wam powiedzieć, że ja, słuchajcie, wegan podziwiam i mam nadzieję, że my też kiedyś będziemy taką fajną, małą wegańską rodziną albo chociaż wegetariańską, a jak na razie mogłabym powiedzieć, że jesteśmy tacy trochę fleksitarianie, bo jemy to mięso, ale wydaje mi się, że jak jemy je tak dwa razy w tygodniu, a są takie tygodnie, że w ogóle go nie jemy, no to chyba spoko. Mamy tutaj jeszcze banany, pomidory i sałatę. Tu mam zakupy ze sklepu papierniczego i z Akcją. Zacznijmy od takiej książeczki, którą kupiłam malutko, moja pierwsza książeczka. Są tutaj takie bardzo fajne rzeczy do dotykania, już ją będziemy otwierały i będziemy patrzyły, macie lusterko i tak dalej. Ona kosztowała 13,90. Co tak lezie? Będziemy odkurzały zaraz, tak? Następnie, słuchajcie, znalazłam takie fajne opakowanie. Są to trzy różnego rodzaju takie kosmetyczki na lotnisko, a że teraz mamy trochę planów na ten rok, pod koniec roku i już na przyszły planujemy, a więc stwierdziłam, że przydadzą nam się. Tak? Śpiewa zabaweczka? Śpiewa! Tak! Co chcesz zobaczyć? Tobie się tu wszystko podoba, tak! Podoba się! No i lecimy dalej.
Mam, słuchajcie, takie bardzo fajne, halloweenowe, drewniane ozdoby, dobra, powiedzmy ozdoby, do malowania. Do tego wzięłam Aleksowi takie oczy, jakby tu chciał tutaj zrobić, do przyklejenia. Wzięłam również taką farbę, to jest La Gouache i dobra jest ta farba na zdrowie, kochanie. Jest matowa, myje się w pralce, 12 różnych kolorów. I ona jest naprawdę bardzo dobra, a więc ją wzięłam. Chcesz zobaczyć? Zobacz. Tak? Mama kupiła opakowanie farby. Jest 12 kolorów. Ty też chcesz zobaczyć. Tylko nie popsuj to dla Aleksa, kochanie. Tak? Dla Aleksa. No to byś wszystko zjadła. Wszystko do buzi, tak? Do tego również wzięłam mu taki papier do ozdoby. To jest jakby taka pajęczyna. I o, taki papier. I tym papierem będzie mógł sobie potem coś poozdabiać. Będziemy mogli powycinać te dnie. Zawsze słuchajcie jakieś bardzo fajne aktivity z dzieckiem. O, i jeszcze wzięłam takie duże dynie do pomalowania. Będzie się cieszył. To jest z Aksją i słuchajcie, kosztowało to 2,5 euro. Drewniane puzelki, a więc od razu wzięłam malutkiej. Ja myślę, że ona jeszcze jest za mała, żeby wkładać takie tutaj... Kurde, boję się o paznokcie. Żeby wkładać takie formy, ale za 2,5 euro to stwierdziłam, że przecież to poczeka, a malutka ma naprawdę bardzo mało zabawek. Jak widzicie, ten nasz kosz w salonie wiklinowy, to słuchajcie, to są jedyne zabawki, jakie malutka na razie posiada, więc tak powolutku jej troszkę kupuje. No, może nie interesuje się jakoś tak bardzo, ale mam nadzieję, że się zacznie interesować czymś innym niż mamą w końcu. A więc wzięłyśmy takie puzelki, zaraz otworzymy, na pewno Aleksiu też będzie chętnie jej to pokazywał. No i przechodzimy do książek. To są trzy pierwsze książki, które wzięłam dla Aleksa. Uczę się czytać z Samim i Julii. I to są na początek pierwszej klasy. Znaczy, to nie jest pierwsza klasa, to jest zerówka, tak? Bo Sypę to jest chyba zerówka, z tego co mi Aga mówiła. I tutaj w zerówce właśnie się dzieci zaczynają uczyć czytać. I tu jest niwo, czyli poziom pierwszy od 5 roku życia. I teoretycznie właśnie od 5 roku życia. Aleks ma 5,5, a więc myślę, że już czas najwyższy, abyśmy zaczęli się uczyć czytać. Bo w szkole jak na razie jeszcze uczyć czytać się w ogóle nie uczą, jest alfabet i tak dalej, ale tutaj tego w przedszkolu nie ruszają w ogóle i to jest właśnie dopiero zaczęto od zerówki. A więc pokażę to Wam troszkę, później mamy początek, połowa zerówki, koniec zerówki i pierwsza klasa. I taka książka kosztuje 2,95, ja wzięłam trzy inne i pokażę Wam troszkę jak to wygląda. Tych typu książek jest naprawdę bardzo dużo, możecie znaleźć przeróżne wydawnictwa, przeróżne książeczki, ale ja zdecydowałam się na te właśnie Sami i Julii, dlatego że wydawały mi się po prostu najlepsze i miały bardzo dużo fajnych opinii. A więc słuchajcie, macie... Aniunia, co się stało? Fajne jest to, że tutaj właśnie macie takie bardzo proste literki. Następnie będą troszkę trudniejsze, dlatego że tutaj wiecie, różniejsze rzeczy wymawia. Taka fajna książeczka. Ha, zobaczysz książeczkę. No nie, no nie można. O, nie ma, Meniusia, książeczkę. Mama też jest... O, lolo. Witam Was, słuchajcie, o godzinie 19. Przed chwilą pojechała moja mama, dlatego że zrobiła nam taką mini niespodziankę. Była wcześniej, ale nie spodziewałam się, że dzisiaj wpadnie, a więc spędziłyśmy całe popołudnie razem. Byłyśmy po lekcjach w szkole, potem dyskutowałyśmy długo, długo, długo na wszystkie możliwe tematy. I jeden, tak bardziej. Zaraz Leo wraca z pracy. I malutka, słuchajcie, śpi. W ogóle teraz ona śpi prawie codziennie koło 19, potem się tylko przebudza, ale o tym Wam jeszcze na pewno kiedyś tam powiem, a jak to się stało, że kiedyś zaspiała o 23, a teraz o 19 śpi. Mimo że w ciągu dnia jest bardzo marudna, no to mamy wolne wieczory, a więc w ten wieczór można bardzo, bardzo odebrać wszystkie siły z całego dnia i to jest naprawdę ogromny plus, ma wtedy też również czas dla Aleksa, co jest dla mnie mega ważne. No i chciałam się z Wami pożegnać, wow, muszę to zapalić. Chciałam z Wami pożegnać w tym vlogu, mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja trochę tracę głos, a więc już kończę. Stawcie łapkę w górę, jeśli tak. Widzimy się w następnym, pa! I oczywiście, jak jesteście nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować. No, takiego głosu nie zasubskrybujecie.